Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Tylko dlatego teraz te programy Państwu publikuję, bo może jeszcze kogoś się przekona bardziej niż ulotką. Na Forsalu sensacyjna informacja. Ukraińscy wojskowi wierzą, że przełamali najtrudniejszą linię obrony Rosjan na południu. Proszę Państwa, no i to już jest coś. Ukraińscy wojskowi wierzą, a nie ukraińscy wojskowi przełamali i tak dalej, bo nic więcej oprócz wiary tutaj być nie może. Ja zaraz Państwu pokażę, o co chodzi z tym przełamaniem najtrudniejszej linii obrony. To jest mapa działań wojennych. Tu mamy całą linię frontu i chodzi tutaj, proszę Państwa, o jedną wieś, Rabotino. To jest, proszę Państwa, taki zrobiony wyłomik. Rzeczywiście wojsko ukraińskie po tym, jak setki sprzętu i już chyba dziesiątki tysięcy żołnierzy ukraińskich zginęło, prawie przejęli wieś Rabotino. Rosjanie się troszkę, niektórzy tam naigrawają, mówią, no fajnie, fajnie, Ukraińcy doszli do naszej pierwszej linii obrony, a pamiętamy, że były trzy, a my już kopiemy czwartą i piątą. No więc to takie są sukcesy. Już, proszę Państwa, są też głosy od poważnych ludzi, poważnych wojskowych, nie to co tych polskich emerytów, generałów lub tych w czynnej służbie, że ta kampania na Ukrainie to się nie uda. Ale ktoś tam jeszcze może w to wierzy. Tu mamy właśnie dowód na to. Szef sztabu Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej, pan generał Robert Brieger, twierdzi, że no, pozostaje wątpliwe, czy przy dostępnych zasobach uda się przywrócić Ukrainie pełną suwerenność. Dodaje, że byłby ostrożny, spodziewając się przebicia sił ukraińskich przez rosyjskie linie obronne. Koniec, game over, po zawodach. Teraz różne już mogą być scenariusze, skoro tam już jest jakby stan no, permanentnej wojny, dużego pasa spalonej ziemi, który odcina Rosję od Europy, to może teraz by warto było rozpocząć wojnę na terytorium Polski i prowadzić taką permanentną wojnę przez najbliższe kilka lat, aż wszelkie kontakty między Rosją a Europą, czyli też Chinami i Europą przez Rosję zostaną odcięte i zostaną potracone na najbliższe kilkadziesiąt lat. Ja się boję tego scenariusza, że teraz może czas na polski odcinek frontu. Zaraz jeszcze o tym wspomnę. Ciekawostka, proszę Państwa, z Wielkiej Brytanii. Dyrektor Muzeum Brytyjskiego podał się do dymisji w związku z tym, że zrobili tam inwentaryzację w tym muzeum i 2000 eksponatów brakuje z Muzeum Brytyjskiego, z British Museum. 2000 eksponatów. I on się podał do dymisji. Ja to jestem ciekaw, jak to by było, gdybyśmy polskie takie stany muzealne sprawdzili, bo różnie, proszę Państwa, w Polsce bywało. Niektórzy politycy, jak sobie przypominamy, potrafili wypożyczać sobie z Muzeum Narodowego różne artefakty. A czy one tam wróciły? O, to kiedyś takie rzeczy wychodziły. Dziś już nie mamy takich mediów, jak kiedyś pamiętam, dostaniecie Państwo w linku, kiedyś TVN fajny reportaż zrobił na temat szczepień na grypę. Suchej nitki nie zostawił. Dziś są trochę inne media, dziś są troszkę inne relacje, ale mi o co innego chodzi w tej ciekawostce. Proszę Państwa, skoro potrafią zginąć eksponaty z Muzeum Brytyjskiego, to zastanówmy się, czy czasami nie potrafiłyby zginąć też pewne stare dokumenty z archiwów brytyjskich dotyczące na przykład manipulacji brytyjskich podczas II wojny światowej i tuż przed nią. Pewnie by potrafiły zginąć, tak? Bo skoro cenne artefakty z British Museum potrafią zginąć, to tam kartki wyrwać z tego archiwum i wtedy rząd Wielkiej Brytanii będzie mógł otworzyć archiwa dla Polaków, żeby dowiedzieli się, jak ta historia przebiegała, ale już bez tych dokumentów, które by nas najbardziej interesowały. Jak nas Wielka Brytania popchnęła w przepaść II wojny światowej.
A dziś nas popychają Amerykanie. Polska agencja prasowa zakupem śmigłowców Apache, mówiłem, że 100 śmigłowców kupują, zakupem Apache Polska potwierdza, że może mieć jedną z najsilniejszych armii NATO. Proszę Państwa, jest taki kraj, Etiopia. Jak byłem dzieckiem, to Etiopia praktycznie zawsze była biedna. Jak byłem dzieckiem, to pamiętam, uczyliśmy się w szkole o biegaczu etiopskim. Nie pamiętam już, jak się nazywał. Bikila Abebe, powiedzmy, tak? I on, proszę Państwa, ten biegacz wygrywał zawsze maratony, był najlepszy. No ale kraj był biedny. Ale Etiopia słynęła właśnie z maratończyków, biegaczy na różnych tam dystansach. No ale kraj był biedny, tak? A w kraju ludzie umierali z głodu. Ale sukces był, tak? Mamy najlepszych biegaczy na świecie, tak? Bo Bikila Abebe zdobył Mistrzostwo Olimpijskie i wygrał jakiś tam konkurs, skasował potężną kasę. Proszę Państwa, mi to w ogóle ta sytuacja z Etiopii i ta sytuacja tutaj, którą nam w Polsce rządy Prawa i Sprawiedliwości gotują. Dlaczego rządy Prawa i Sprawiedliwości mogą nas zadłużać, mogą nas militaryzować? Bo PiS nie ma konkurencji. Bo PO zachowuje się skandalicznie, bo wszystko robi, żeby pozwolić PiS-owi na sprawowanie rządu. Proszę Państwa, naprawdę łatwo jest wykołować swoje ugrupowanie do poziomu silnej opozycji, ale w ramach za święty spokój na przykład liderów poddać pierwsze miejsce. To jest naprawdę łatwo. To fachowcy robią. Cały czas mają sondaże, cały czas w sondażach wiedzą, gdyby sondaże były zakazane, to by było coś. Cały czas w sondażach wiedzą, jak się ogłupić, jak się skompromitować, żeby spaść o te 2-3%. No, moim zdaniem to Konfederacja jest mistrzem tego typu dziwnych zagrań. Ja wiem, że to się jeszcze po panu Korwinie wlecze, że jak mu urosło, to mu spadło. To jest taki dziwny przypadek. Ja uważam, że to nie jest przypadek, że to jest właśnie taka taktyka. W każdym razie dlatego właśnie poklepują nas Amerykanie po plecach, że tacy silni, a co silni jesteście, gospodarka leży, polskie firmy kwiczą, piszczą. Proszę Państwa, oni będą musieli nas wpuścić w wojnę. Nie będą mieli wyjścia, bo po tej fali bankructw, fali śmierci, chorób, udarów, proszę Państwa, nie ma innego wyjścia. Będą nas musieli. Ale dobra, zbierajcie podpisy na PiS, zbierajcie podpisy na Platformę, Platformę, na Konfederację zbierajcie. Tutaj jakiś facet we Włocławku zbiera podpisy na Konfederację, ubrał się w zbroję, proszę Państwa. Tu ma taką czapkę, że nie widać w zasadzie, kto to jest, jakąś taką tą misiurkę i ten hełm tutaj taki. Kiedyś wioskę Wikingów chyba we Włocławku zakładał, to takie bardzo patriotyczne. I pod urzędem skarbowym wyciąga miecz, że tam tym mieczem macha pod urzędem skarbowym, że już nikt polskich przedsiębiorców. No ewidentna groźba, ale no co tam, to jest Konfederacja, nikim nic złego nie zrobi, nie? A może nawet obsługuje tych urzędników. To jest komedia dla ludzi, którzy nie rozumieją, że to komedia. No więc Jim Towsend, wieloletni urzędnik Pentagonu do spraw polityki europejskiej. Patrzcie, w Pentagonie jest komórka do spraw polityki europejskiej. I na to właśnie nas poklepuje po plecach i mówi, ten zakup ma wielki sens. No tak, proszę Państwa, no zadłużcie swoje mieszkania na maksa, tyle ile możecie, żeby kupić pistolet. To jest naprawdę mądre. Śmigłowce szturmowe są świetnymi zabójcami czołgów. No proszę Państwa, w końcu doszli też porozum do głowy, bo pamiętacie, za Platformę chcieli kupować śmigłowce desantowe z kolei, tak? Czyli ewidentnie do ataku. Platforma nas przygotowywała też do ataku. No rzeczywiście, tego typu śmigłowce jak Apache czy Kamow, to już jest lepszy zakup, tak? Ale no jeszcze nas tu wyposażą. My będziemy, proszę Państwa, na ćwiczeniach to jeden wystrzał będzie majątek kosztował. To już jest zakup tego sprzętu amerykańskiego, to już jest wieczny abonament. To nas będzie kosztowało potężne pieniądze. A Jarosław Kaczyński
oszukuje nas i mówi, no bo proszę Państwa, Mateusz Morawiecki, gdyby, wyobraźcie sobie, gdyby to powiedział Mateusz Morawiecki, premier polskiego rządu, szykujemy wojnę, no, no to by mógł polecieć, no to by był wydźwięk na całym świecie, a skoro to mówi poseł, czy tam wice, nawet premier, który już drugi raz jest chyba wicepremierem w tych rządach, to, no to tam jednym uchem wpuszczą, drugim wypuszczą, więc tutaj ewidentnie wypchnęli dziadziusia, żeby wypowiedział te szokujące słowa, szykujemy wojnę i niby chcemy pokoju i zaraz Kaczyński dodaje, że w razie jak się nie zgadzacie z naszym szykowaniem wojny, to Donald Tusk, tak? Ale to jest zło, bo szykowanie wojny to jest dobro, panie Kaczyński, tak? A Donald to jest zło. To jest takie samo zło jak wy. Niczym się nie różni. Gdyby dziś były wybory i wygrałoby PO, to dalej by kontynuowało zakup tego sprzętu wojennego i by, może nie Donald, bo pewnie by był premierem, tylko jakiś jego zastępca, tak jak pan, panie Kaczyński, by mówił właśnie, że szykuj się do wojny w celu pokoju. A wojna to tylko ruch dobrobytu i pokoju. No ale, proszę Państwa, no, przed chwilą rozmawiałem z człowiekiem, niektórzy to uważają, że jak są jakkolwiek aktywni, to dobrze. Lepiej, żeby milczeli i nic nie mówili. Jak tylko swoje złote usta otworzą, to proszę Państwa, to wszyscy od nich uciekają. Dziś się dowiedziałem, że to, że ludzie się nie podpisują, to jest moja wina. Bo nie uczestniczyłem nie chcę jechać, proszę Państwa, 150 km czy 200 km do jakichś Kozienic i tam w jakimś pikniku brać udział. Że to jest jakieś karygodne. To jest moja wina. To jest moja wina. Już nieudacznicy szykują atak, żeby rozbić. Proszę Państwa, wybory miną. Może i poniesiemy klęskę, bo zbyt dużo było mojej tolerancji, żeby trzymać nieudaczników. Oni byli mili, sobie zdjęcia ze mną robili, jakie to fajne było. Gdzie trzeba było wykonać konkretną pracę w zarządach. Oczyścimy z nieudaczników struktury ruchu dobrobytu i pokoju. To jest jakieś tam w skali kraju, tych 5000, jakieś 50 osób trzeba będzie wyrzucić, za uszy wyciągnąć i zaczniemy rozwijać już normalny ruch dobrobytu i pokoju. Tylko uważam, że nie zdążymy, bo będzie wojna. Jakiś czas jeszcze będziemy się rozwijać, ale potem już będzie wojna. I gdy będzie wojna, to nie miejmy żadnego złudzenia. Zostaniemy sami. Już są takie symptomy, już dawno były takie symptomy. Interia Wydarzenia pisze, problemy z migracją, możliwy rozpad strefy Schengen. No bo tak, jeżeli rząd Mateusza Morawieckiego nie potrafi zapewnić zgodnie z zasadami Schengen, że nie ma tej migracji nielegalnej, no nie potrafi i wtedy Niemcy nam odsyłają, no to proszę Państwa, Niemcy mają takie możliwości, żeby zablokować Polskę, wyrzucić ze strefy Schengen. Oczywiście na polecenie Amerykanów, tak? To wszystko tu jest rozdawane, czy w Niemczech, czy w Polsce przez Amerykanów. Oni sami, Stany Zjednoczone sami mogą zmusić Niemcy do wyrzucenia Polski z Schengen, żebyśmy byli sami w razie czego. Bo oni w razie czego potem powiedzą, że nie, my to bronimy strefy Schengen, że no Polska, no trudno, źle się prowadziła, no wiecie, jacy Polacy byli i tak dalej, więc zostaniemy w razie czego sami, są już pierwsze znaki. A w ogóle dziwnie się w Polsce robi. Proszę Państwa, miałem tam kilka dni pożyczony samochód i tam było radio włączone, bo ja nie używam radia. Było radio włączone w tym samochodzie i reklamy firm farmaceutycznych. I z samej treści reklam włos się na głowie jeży, jaki jest stan, jeżeli chodzi o zdrowie Polaków. No jeżeli mi w reklamie koncern farmaceutyczny mówi, że jest wysyp wszawicy i chroń się, tu mamy taki lek specjalny dla Ciebie, albo wysyp jakiejś tam bakterii, tak? No to, proszę Państwa, no to oni wiedzą, że tak jest, bo wtedy nie sprzedawałyby się te leki, nie marnowaliby pieniędzy na reklamę. Do jakiego stanu podłego sanitarnego doprowadzili politycy partii rządzącej? Tak mi się marzy, żeby tą wszawicą i tą legionellą, która gdzieś tam teraz jest na tych festynach, się trochę pozarażali, to może
może będą lepiej dbali o stan zdrowia Polaków. 14 nowych zakażeń, nie żyje 8 osoba, dezynfekcja w wodociągu w Rzeszowie. Wybierzmy tych samych, na pewno się coś zmieni. Albo firmy chemiczne. Z drugiej strony, jak nie bronią biologiczną, to bronią chemiczną. Wiemy, że teraz te wszystkie sieci amerykańskie przeszły na taką ekologię. Patrzcie, my jesteśmy piękni, ekologiczni, my tu już nie używamy plastikowych słomek do picia napojów z tych kubków, teraz to papierowe, bo jesteśmy piękni i ekologiczni, prawda? Piękni i ekologiczni. No bo przecież plastikowe to niezdrowe były, tak? No, te papierowe są zdrowe. No to, proszę Państwa, szok, niedowierzanie. Papierowe słomki mogą szkodzić ludziom zamiast pomagać środowisku. Proszę Państwa, no, szkodzenie ludziom pomaga środowisku według niektórych czubniętych działaczy ekologicznych, którzy są sponsorowani od tych z Wall Street, żeby właśnie takie rzeczy jak zmniejszenie ludności na planecie bełkotali. O co chodzi? W ramach pierwszej tego typu w Europie i drugiej na świecie po amerykańskiej analizy, bo gdyby w Stanach Zjednoczonych tego nie przebadali, to Europa też by się działa cicho. Analizy belgijscy działacze przebadali 39 marek słomek pod kątem obecności grupy syntetycznych substancji chemicznych, zwanych substancjami perfluoroalkilowymi, przepraszam, w skrócie PFAS. Stosuje się je przy produkcji wyrobów codziennego użytku. Takie niby papierowe, nie? Ja na początku, gdy czytałem tytuł, to pomyślałem sobie, że może te słomki to szkodzą, bo zadry nam uszkadzają na przykład, bo papier, no to strzępy drewna, że uszkadzają nam przewód pokarmowy. Nie, tam jest silna chemia, żeby ta słomka z tektury, z papieru w miarę się trzymała, to tam jest, proszę Państwa, silna chemia. A jak za długo trzymacie w tym kubku tę słomkę, to wszystko się rozmacza. I potem pijemy te PFAS. Wyniki wcześniejszych badań wskazują na związek PFAS z wieloma problemami zdrowotnymi. No i tu się ci, którzy są na szczycie świata, cieszą, bo za dużo jest ludzi na planecie, a przy okazji będą jeszcze przed śmiercią mogli na nich zarobić na kosztownych terapiach. Na przykład gorszą odpowiedzią na szczepionki, niższą masą urodzeniową, chorobami tarczycy, podwyższonym poziomem cholesterolu, uszkodzeniem wątroby, rakiem nerek, rakiem jąder i pewnie jeszcze wiele, wiele innych. Tak, McDonald's, jesteśmy ekologiczni i dbamy o planetę, utylizujemy ludzi. I to wszystko, proszę Państwa, za to wszystko są odpowiedzialni politycy. Oczywiście, jak ktoś nie rozumie, to znowu ich wybierze. Proszę Państwa, no, nie potrafić przekonać choćby taką jedną rzeczą ludzi do zebrania podpisu. Proszę Państwa, bo ja Pana oglądam od 3 lat, a potem idzie i nie potrafi kogoś przekonać. W międzyczasie tysiące argumentów podałem, tak, za ruchem dobrobytu i pokoju, naszymi dążeniami, a on z tych 3 lat nie pamięta argumentu, żeby przekonać człowieka na ulicy. To się w pale nie mieści. Już tym jednym argumentem by przekonał. Więc za to są odpowiedzialni politycy, którzy w wyborach znowu obiecują. I tu mamy takiego pana Janusza Piechocińskiego, który to pan Janusz Piechociński tłumaczy nam fajną sprawę. No i fajnie, że tłumaczy. I tak byśmy to sami spostrzegli, choć pewnie niektórzy nie, że początkujący nauczyciel zarabia obecnie 3690 zł brutto, a po podwyżce 12,3%, bo tak sobie wystrajkowali, będzie zarabiał 4144 zł brutto. A płaca minimalna od stycznia będzie 4242, czyli nauczyciele dostali, proszę Państwa, podwyżki. Patrzcie, jak fajnie ich kiwa Mateusz Morawiecki. Nauczyciele dostali podwyżki, mówię Ci, od początkujący, bo i tak by mieli podniesione. Z tym, że po tych podwyżkach będą mieli mniej, czyli jeszcze będzie trzeba im troszkę o 100 zł podnieść. Ale panie Piechociński, ja bym wolał, żeby pan nam fajniejsze rzeczy uświadamiał. O tym jest artykuł Interia Biznes. Ile kosztuje posiłek w restauracji sejmowej? Pan Piechociński był posłem z PSL-u wielokrotnie, był szefem tej partii PSL, która tak dbała o rolników, że dziś muszą ze szpakami walczyć.
I proszę Państwa, ktoś w końcu, bo byliśmy pierwsi, którzy się zajęli posiłkami w Sejmie, jak pamiętacie Państwo, już w 2015 roku. Ja bym chciał, żebyście Państwo przeanalizowali te ceny, które płacicie za posiłki w restauracjach, gdzieś w barach, z tymi, które są w Sejmie. Zupa 3 zł, kawa 4 zł, herbata 3 zł, kompot złotówka, pączek 2,50, pasta jajeczna 200 gramów 3 zł, sałatka jarzynowa 6 zł, sałatka z łososiem 10 zł, drugie danie 12 zł, zestaw obiadowy, czyli drugie i zupa 14 zł. Połowa ceny. Połowa ceny, co na rynku tam mają w Sejmie. No i teraz fajnie by było i bym nawet tego Piechocińskiego pochwalił, że no dobry chłop, jednak chce nas o czymś poinformować. Ale proszę Państwa, on ileś kadencji siedział w Sejmie, żarte obiady za te grosze i o tym nie informował. Zanim kogokolwiek zrehabilitujemy, to niech najpierw powie, jak było. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Niech najpierw się wyspowiada. Ale oni nie zamierzają. Oni wymyślają nowe sztuczki, oni nawet zamawiają takie sztuczki. Oni zamawiają, proszę Państwa, argumentacje w takich firmach specjalnych PR-owych, a te firmy specjalne PR-owe na przykład oglądają, musisz to wiedzieć. No i wpadają na jakieś tam pomysły, przekazują takim Piechocińskim i innym, no i potem wypowiadają przez media głównego nurtu, a ludzie mówią, ale on mądry. Tak to działa. A tak w ogóle to politycy mają różne metody, żeby nas wciula robić. Nie tylko nas, ktoś ma pretensje do polskiego społeczeństwa, że jest słabe intelektualnie. Proszę Państwa, każde społeczeństwo jest słabe intelektualnie, jeżeli mieszają fachowcy. To każde. To żadne nie da rady. No, społeczeństwo amerykańskie teoretycznie poprzez swoich przedstawicieli firmy rządzi całym światem, no a na proste triki daje się robić w konia w wyborach. Jak wiemy, prezydent Trump ma iść do więzienia, jest w tej chwili ścigany, bo ma największe szanse wygrać wybory. Tylko i wyłącznie dlatego. Gdyby nic nie znaczył, proszę Państwa, to by traktowali go jako ciekawostkę. No haha, no on tak powiedział, ha, ale to Trump, ha, to Trump, tylko to Trump, nie? Tak by go po prostu zlekceważyli. Ale że ma duże zaufanie społeczne w Stanach Zjednoczonych, no to go traktują poważnie. Z jednej strony przyciskają go prokuraturą, a z drugiej strony, proszę Państwa, jak grzyby po deszczu wyrastają różni kandydaci na ten urząd, wybory w przyszłym roku, którzy dokładnie mówią to, co Trump. Tak się rozbija elektorat. Wiecie, co z tego wyjdzie? Oni wszyscy będą mówili, że nie chcemy wojny, ci kandydaci, nie chcemy wojny. I któryś z nich oczywiście wygra przeciwko Bidenowi, wejdzie do drugiej tury z Bidenem, a w drugiej turze powie, wiecie co, ja tu mam was w dupie, ja się pomyliłem. Więc ludzie wybiorą Bidena, bo ten ich, przepraszam, olał. Na tym to polega. Tak samo jest też w każdych polskich wyborach. Wysuwa się różne zajączki, żeby je gonić, a potem nic z tego nie ma. Tylko upór garstki ludzi w ruchu dobrobytu i pokoju plus pomoc wielu ludzi spowodowała, że zdołaliśmy założyć komitet i mamy szansę w tej grze. Oczywiście tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zbierzemy w 21 okręgach komplety podpisów. No ale to te kilkadziesiąt, no kilkaset, przepraszam, osób nie pociągną. Potrzebne jest te kilka tysięcy plus ci, którzy nie jesteście Państwo w DIP-ie. Ja na przykład mam, a jeszcze nie odebrałem podpisów od tych, którym rozwiozłem po ileś kart, dużo kart rozwiozłem, ale już mam od dwóch osób, które nigdy nie były w DIP-ie, nigdy się nie zgłosiły do DIP-u, mam już na ręku 73 podpisy. Ja 500 zdołam zebrać, ale ja nie marnowałem czasu na jeżdżenie po festynach. I jeszcze w 8 na przykład. Inną metodologię zastosowałem, dlatego te podpisy zbiorę, mimo że mam jeszcze inne obowiązki. Ale wróćmy do tego, jak są ludzie rolowani. To jest kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, pan Ramaswamy, który twierdzi, że ta wojna zakończy się teraz, jeżeli Stany Zjednoczone nie zainterweniują i nie przestaną finansować tej kampanii na Ukrainie. Dlaczego jesteś przeciwko wspomaganiu Ukrainy? Bo to nie jest w naszym interesie. My musimy patrzeć na interes Amerykanów. Patrzcie, jak on z pasją mówi, jak on w to wierzy. Proszę Państwa, no mówię, jak grzyby po deszczu teraz rodzą się ci, którzy dokładnie tę samą narrację, co Trump przejawiali. Ja wiem, że Trump to nie jest
żaden tam baranek Boży, że to jest brutalny człowiek, ale jest największa szansa, że przy prezydenturze Trumpa wojny nie będzie. No ale co z tego, dlatego się zabezpieczyli prokuratorem. A Trump nawet wierzy, że mógł jakieś tam dokumenty wynosić i tak dalej, ale główny cel nękania Trumpa to jest kontynuacja polityki prowojennej, która jest w interesie Wall Street. I tylko z tego względu, żeby odciąć Europę od Rosji, żeby później jako uzależnioną Europę móc ssać z pieniędzy, ssać to ten program ekologiczny. Pamiętajcie, w Stanach Zjednoczonych ludzie jeżdżą 6-litrowymi silnikami, a my zaraz będziemy w takich małych samochodzikach, tak, i oszczędzać. Prąd, drogi, domy, jakie mają Amerykanie, ludzie, no przecież to w ogóle nie, metraż nie ma porównania z tym, gdzie my tu w tych komórkach się gnieździmy, mieszkanka 40 parę metrów, bo my to dbamy o ekologię. Nie, dbamy o to, żeby nasi politycy, których wybieramy, na których podpisy oddajemy, żeby mogli dalej startować w wyborach, żeby mogli odprowadzać odpowiednie kwoty pieniędzy do Stanów Zjednoczonych, żeby tam te 6-litrowe silniki jeździły. Proszę Państwa, zmieniam troszkę temat, choć nie do końca. Jak wiecie Państwo, młodzi Polacy zostali pobici przez grupkę wyrostków, która kazała im krzyczeć sława Ukrainie. Nie było okazji lub w zasadzie jakie to ma znaczenie, to już jest któraś taka akcja, żebym to omówił. Cały czas powtarzam, idziemy tym samym scenariuszem, który był w Europie przy tamtej akcji przyjmowania imigrantów. Tam też młodzi Niemcy muszą wchodzić pod stół i szczekać, bo przyjezdny tak sobie życzy. No ale coś się wydarzyło. Okazało się, że ci młodzi ludzie to nie Ukraińcy. Dlatego zawsze trzeba uważać, żeby czegoś na wyrost nie robić. Ktoś chciał, żebyśmy puścili po Polsce, że to Ukraińcy. Ktoś to chciał, żeby potem pokazać, a kłamczuchy, a to nie Ukraińcy. Widzicie? Niewiarygodni są. Więc ci, którzy się tam wyrwali, ja oglądałem to nagranie i to, proszę Państwa, oni nie wyglądali na Ukraińców, bo no, mieli pewne charakterystyczne cechy etniczne, tak? Wszyscy tacy bruneci, śniadzi mocno i tak dalej. No to tylu Ukraińców, brunetów, śniadych w jednym miejscu z charakterystycznymi tam rysami twarzy, no mówię, coś mi tu nie pasowało, była jakaś prowokacja. No i chyba to była prowokacja. Myślę, że dużo ma do powiedzenia pan Stanisław Żaryn, były rzecznik koordynatora służb specjalnych, pan Żaryn zawsze na służbie, jego ojciec, wybitna postać polskich patriotów antysystemu i nagle się odezwał. No to jak już się odezwał, no to to znaczy, że to ciekawa akcja jest. Upubliczniony w mediach społecznościowych filmik z bulwaru, filmik, panie, poważny materiał dowodowy, filmik, jak katują Polaków, no panie, z bulwarów Wiślanych, nie prezentuje wydarzeń z udziałem obywateli Ukrainy, tylko Gruzji. Policja wylegitymowała wszystkich uczestników zdarzenia i prowadzi dalsze czynności. Ludzie, brutalne pobicie wylegitymowała, to po pierwsze, panie Żary. Po drugie, naprawdę tak poważna postać jak pan w takiej błahej sprawie, w sprawie filmiku i wylegitymowania? No co tu chodzi, panie Żary? Proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, jest ewidentnie rozkaz. Wszystko, co ukraińskie, musi być dobre. Nawet utopić Gruzinów, których tutaj za rządów Prawa i Sprawiedliwości nam trochę najechało. Część z nich oczywiście kradnie i tak dalej, było w programie, musisz to wiedzieć. Ale zobaczcie, już nawet utopią Gruzinów, żeby to tylko nie Ukraińcy. Widzicie, jak to działa? Oczywiście musimy się, proszę Państwa, dobrze odnosić do Ukraińców, bo ja się boję, że użyją wtedy skrzywdzonych Ukraińców, sami to sprowokują, sami jakiś pogrom sprowokują, użyją ich do brutalnego powstania przeciwko nam, ktoś ich zaopatrzy w broń i media światowe powiedzą, że no, stanęli w obronie własnego życia, no trudno, zginęło milion Polaków, no trudno. To jest to, co Kaczyński mówi, w razie czego grozi nam wojna domowa, tak? Wojna domowa, jak PO dojdzie do władzy. I tak ta wojna będzie, bo taki etap po prostu, a niezależnie
komu Wall Street da władzę w Polsce, czy zostawi PiS, czy da Platformie, to taki etap nam tutaj gotujecie. To widać gołymi oczami. Oczywiście niektórzy nie widzą. Na wojnę pójdą ci wszyscy, którzy myślą, że są chorzy, że są niezdolni do służby. Patrzcie, jak na Ukrainie wszyscy są zdolni do służby. Tu mamy pana Wiktora, który jest jakby uwięziony, przetrzymywany jako jeniec przez Rosjan. No ale powie, co mu tam szkodzi. Ja widzę, że oni są nawet przymuszani do tego typu wypowiedzi. Mówią, jak to było podczas ich brania do armii. Tu do tych wszystkich, którzy myślą, że mają kategorię E. Призван, блин, 10 февраля, вручили мне повестку в магазине и сказали, что на следующий день, блин, в 9 утра приходите. В лютом мне дали повестку, в склепе мне злопали. Документы, что я обмеженный, блин, что у меня язва, блин. No, pokazałem im dokumenty, że jestem niezdolny do normalnego funkcjonowania. Obmierzyli mnie i powiedzieli, że się nadaje. Ja nie służyłem. No, все равно mnie odprawili na obucenie. To w Odzieskiej Oblasti, Solo Dobrzana. No i tak dalej, a szkolenie też było takie jak... szkolenie mu przeprowadzili jak dla osoby z niepełnosprawnością, czyli prawie w ogóle tego szkolenia nie było. Tu akurat rząd pana Zełenskiego zachował się poprawnie. No panie Żaren, może by coś wypowiedzieć na ten temat, co może stanąć w obronie Ukraińców? A tu mamy następnego Ukraińca, którego też ten sam schemat złapali gdzieś, jak hitlerowcy w Warszawie łapanki robili, to mniej więcej ich tam łapią na Ukrainie. No i też im przedstawił, że jest chory. To ludzi, bez jakichliba osnowani. Co za inwalidność? U mnie nie to jednej poczki. Nie wiem, co to jest, to nietrudnej poczki, nie wiem, państwo może sami to przetłumaczycie, jaki typ inwalidztwa, bo może on zmyśla, może się nadaje do armii, no, ale jako inwalida im przedstawił w tym wojenkomacie ukraińskim. Komisji wszystko równo. A komisji było to wszystko jedno. Tylko na bumaj. W zasadzie tylko na papierze tę komisję odbyłem. U nas... A samo przygotowanie wojenne? Z wojenkomatu zebrali, ukomplektowali i odprawili na Donbas. Na Donbasie my... Nie było żadnego przygotowania, czyli widzicie. Czyli jednak rzeczywiście tutaj władze Ukrainy wykazują się pewną rzetelnością i jak jest ktoś niepełnosprawny, no to mu tego przygotowania nie robią, żeby go nie nadwyrężać. Ale nie można powiedzieć, że później o nich nie dbali, bo proszę Państwa, osoba niepełnosprawna, miał to, co tam Państwo słyszeli, jednak była poddana jakiejś terapii jako żołnierz ukraiński. Terapia polegała na podawaniu tabletek i nam ten właśnie pan wytłumaczy. Komandir nam wydawał tabletki. Dowódca wydawał nam tabletki. Mówił na to witaminy. Zastawiał ich pić. Pośle nich my stanowili się agresywnymi, złymi. Jakie braliśmy, stawaliśmy się agresywni, źli. Siły dobawiały się mnogo. No, po sobie niektóre wiemy. Potem, po jakimś czasie, padali z nóg. Było zmęczenie, padaliśmy z nóg, chciało się nas spać i domyślam się, że to były narkotyki. 200 nikt nie ewakuował, ponieważ... A co z zabitymi? Dlaczego ich nie ewakuowaliście? Nie było możliwości. Bardzo silny ostrzał artylerii. Mnogo ciał leżało. Dużo ciał leżało, nie można było ich zebrać. A dowódcy kazali po prostu je zakopywać tam u nas na pozycjach. Bo brali za nich pieniądze, bo przepadli bez wieści. Wszędzie śmierdziało. No, to proszę Państwa, to Ukraińcy nie zdawali sobie sprawy z tego, że też tak będzie. Oni myśleli, że fajnie tam coś tam mówią. Silna armia, syła, najsilniejsza armia, jak to było? Druga armia świata miało być, tak? Po amerykańskiej. Najsilniejsza armia Europy. No co? No dziś części narodu nie ma. A to jest, proszę Państwa, rosyjski żołnierz w okopie
pokazuje, martwi się, bo dostał od reportera Russia Today koszulkę, że jak wybuchł pocisk, to mu ją podziurawił odłamkami. Popatrzcie, to jest ten rosyjski żołnierz. On wytrzyma tam w każdych warunkach. Ty futbolочку na sobie, podarek, porwał podarek. Porwali mi podarunek. O, i tu odłamkami dostał. Tak nie chciał rwać. Tu ma rękę zabandażowaną, może złamaną, a tu ma jeszcze nogę rozwaloną. Dziura po kuli czy po czymś, proszę Państwa, i on siedzi w okopach. Naprawdę, nie da się wygrać wojny z Rosją. Nie da się. Tak samo nie da się. Proszę Państwa, to, że Rosjanie piją, to są po prostu te trudne warunki życia. Nie da się podbić Rosji, bo i po co? Kto będzie potem wydobywał te surowce? Kto będzie w tych fabrykach pracował? Ta wojna, to zagrożenie wojenne jest tylko i wyłącznie po to, żeby nas odciąć od Rosji, żeby zarabiało Wall Street. To tylko i wyłącznie po to jest. Dla takiej marnej rzeczy jak zarabianie puszczą na wojnę dalszą część narodu ukraińskiego i mogą puścić też i Polaków. Ja przypominam, że pan Studnicki, który pisał książki Wróżące wojnę w latach 30., miał za to problemy z prawem, że wróżył wojnę, ja przypominam. Wszystko się sprawdziło, co Studnicki wróżył. Dziś nie widać Studnickich, dziś nie ma takich. Wszyscy chcą żyć w spokoju. No to będzie jak na Ukrainie, tam też nie było Studnickich. A w sprawie wróżb i analiz, tu mamy pana wicekanclerza Niemiec, pana Roberta Habecka, który dziś, po półtora roku, mówi, proszę Państwa, no, nie dziwię się też, że wtedy Federalna Służba Wywiadowcza, to pewnie ten ich Bundesnachrichtendienst, w przededniu odpalenia tej ofensywy rosyjskiej na Ukrainie, błędnie oceniła sytuację na Ukrainie, mimo że Londyn i Waszyngton poinformowały Berlin o możliwym wybuchu działań wojennych. Kierownictwo niemieckie uznało jednak, że wszystko ograniczy się do ćwiczeń, ale wszystko poszło zgodnie z najgorszym scenariuszem, dziś mówi pan Habeck. No, proszę Państwa, rzeczywiście, jak ktoś ma wojnę umówioną, to on wie, że ona będzie. Ale ja bym tutaj nie potępiał BND za tę błędną analizę, no bo skąd miało wiedzieć, tak? Wszystko wydawało się, że będzie dobrze, że tej wojny nie będzie, że po raz kolejny Rosjanie wytrą ślinę i pozwolą dalej bombardować Donieck, a tu się okazało, że nie. A ja uważam, że to wszystko było umówione. Tylko oczywiście Niemcy nie są o takich rzeczach informowane. Niemcy mają dobry wywiad, tak? Ja wiem, że oni mają dobry wywiad, jak działa na rozkaz Stanów Zjednoczonych, żeby ugrać interesy Stanów Zjednoczonych. To wtedy tak, to wtedy są sprawni i mają sukcesy, ale o takiej rzeczy, jak wojna, którą nad głową Niemiec ktoś umówił, no to wywiad niemiecki nie mógł mieć pojęcia. Wojna oczywiście będzie, wydaje się, że będziemy sprowokowani do niej, a w Rosji będzie spokój. Rosjanie będą żyli w spokoju, trochę już się im tam wyczyściło z tych przestępców, nie będą musieli ich utrzymywać lub narażać resztę społeczeństwa, tej części, która chce żyć w spokoju, żeby mieć spokój we własnej okolicy. Taki nowy standard życia wejdzie w Rosji. Mówię, Putin nie chciał tej wojny, ale co tam, jak Europa już chce, to proszę bardzo. A tu mamy, proszę Państwa, ciekawostkę, bo będzie wojna, będziemy odcięci od okazji, od wyprzedaży w Rosji, będziemy odcięci. Nie będziemy mogli też sprzedawać korzystnie, na przykład tu rolnicy. Tak, rolnicy, głosujcie na ten PiS, PO, Lewicę, Konfederację, które wszystkie partie mówią, że mają jakiś problem z Rosją, tak, głosujcie na nich, tak, na pewno, podpisy im zbierzcie, tak, podpisy im zbierzcie. No więc do portu we Władywostoku, przypominam, że to jest Rosja, wschodnia część Rosji, przybyły, proszę Państwa, chińskie samochody JAC i Togili. Tu mamy rozładunek we Władywostoku, przepraszam, tych aut. Ktoś nie chce produkować aut w Rosji? Proszę bardzo, Rosja sobie sprowadzi
te samochody z Chin. No i teraz ciekawostka. Proszę Państwa, żebyście sprawdzili, kto jest właścicielem tej JAC, tego JAC i Geely. No to znajdziecie, że w połowie JAC to Volkswagen, który nie będzie wysyłał do Rosji. Ale komedia. Dlatego właśnie firmy z Europy, z Niemiec wyprowadziły swoją produkcję, bo oni już dawno wiedzieli, że tak trzeba zrobić. I inwestowali w Chinach z animuszem, żeby pod ten scenariusz się wpisać. Oni już dawno to wiedzieli. I dziś dlatego mogą zarabiać na rynku rosyjskim, jako nie oni, to JSE, to nie my, Volkswagen, który ma 50% udziału w tej firmie. Absolutnie, to jest zupełnie inna firma. Jesteśmy, proszę Państwa, jesteśmy na szarym końcu Europy. Naprawdę, Amerykanie przy ich roboczogodzinach, tak, oni nam wszystko tutaj załatwią. Górnik amerykański będzie węgiel urabiał, żeby polski robotnik miał tani węgiel. Też to się w głowie nie mieści. A jeżeli już jesteśmy w tej części świata, no to proszę Państwa, Japonia dziś spuszcza z Fukushimy wodę do morza, tą radioaktywną. Stany Zjednoczone zaręczają, to jest ewidentnie pozwolenie Stanów Zjednoczonych, Japonia by nigdy tego nie zrobiła. Rząd pana Kishidy, ja nie wiem, co to w ogóle za rząd, jest jakiś cudaczny rząd, proszę Państwa, on topi Japonię. Niektóre wyspy, bywa, że da się, że na skutek ruchów tektonicznych, że się zapadną pod wodami oceanów. Więc pan Kishida robi wszystko, żeby Japończycy się wykosztowali. Już te zakupy broni amerykańskiej. Nawet się coś takiego stało, że pan Shinzo Abe, były premier, konkurent wewnątrz partii tej samej co Kishida, został zastrzelony. To są przypadki oczywiście, to są przypadki, więc dalej pan Kishida może być premier. Teraz, jakby tak było, że ktoś się pozbył konkurenta Kishidy, obiecując, że każdego innego konkurenta się pozbędzie i przy założeniu, że pan Kishida jest niemoralnym człowiekiem, to on już będzie takiemu służył jak pies, bo on zawsze wie, że tamten mu pracę załatwi. Tak to działa. No więc japoński rząd uznał, że będzie spuszczał wodę i tu nastąpiła reakcja w Chinach. Chiny od razu ogłosiły embargo na owoce morza z Japonii. Dość. Nie. A Chiny były potężnym odbiorcą, proszę Państwa, tych ośmiorniczek, kałamarniczek i te tam, czego oni tam nie jedzą. Więc no, ci wszyscy, którzy się zajmowali tym biznesem w Japonii, no niestety, terrain ahead. Chiny odbierały tego dużo, jak się domyślamy, prawda? Japonia protestuje, że to niesprawiedliwe, że tu Stany Zjednoczone zapewniają, że wszystko jest dobrze. Japoński rząd złożył protest do władz chińskich w związku z tym embargiem. Proszę Państwa, władze chińskie nie będą... To oczywiście to jest pretekst, tak to czujemy. My też moglibyśmy takich pretekstów używać, żeby jakieś płody rolne do nas nie przyjeżdżały z innych krajów, bo tam takie małe tam robaczka znaleźć i dziękuję, cała partia idzie, do widzenia. Tak każdy kraj robi oprócz Polski, ale rolnicy lubią wybierać tych, którzy ich prowadzą do klęski. No trudno, przetrzebią się te gospodarstwa mniejsze, oj, przetrzebią. My mieliśmy plan na to, ale no co, no podpisów trzeba zebrać, no to go wdrożymy. W każdym razie, proszę Państwa, w sprawie biznesu japońskiego, żeby te ośmiorniczki, kałamarniczki mogły być sprzedawane na rynku chińskim, to nagle zabrał głos ambasador Stanów Zjednoczonych w Japonii, że on sam wypije wodę tą wylewaną z elektrowni Fukushima. No wyobrażacie sobie, jakie cyrki tam odstawiają? Ewidentnie widać, że to był pomysł Amerykanów. Japończycy dostali zielone światło, a nawet może kazali im tę wodę spuścić, bo ona tam była, proszę Państwa, w zbiornikach ona była bezpieczna. Ona tam mogła jeszcze kilkadziesiąt lat być. Nie wiadomo, po co w ogóle taki ruch. Ja wiem po co. Zubożyć Japończyków. To jest ta sama... Proszę Państwa, w Japonii będzie dobrobyt spadał.
To jest ta sama metoda, którą zrobiła Republika Weimarska, żeby Hitler mógł dojść do władzy i żeby można było militaryzować kraj. Ta sama strategia, którą teraz władze polskie robią, ta sama będzie w Japonii. Jak będzie biedne społeczeństwo, to wtedy pójdą do armii. To po to jest. Dlatego tutaj jakby był interes Stanów Zjednoczonych w tym, żeby popchnąć Kishidę do tego głupkowatego. Proszę Państwa, nawet jak ta woda jest okej, to nikt w to nie uwierzy. W Chinach nawet, proszę Państwa, jest teraz panika w sklepach i Państwa też ostrzegam, że Chińczycy wykupują sól morską ze sklepów, bo jest jeszcze ze starej wody morskiej, bez radioaktywnych pierwiastków. To też do przemyślenia dla Państwa. Kupcie sobie tej soli może na tam kilka lat, bo ona tam ma długi termin ważności, tak? Miliony lat w ziemi, w przypadku tej kamiennej, więc może zróbcie zapasy, a potem już nie kupujcie, bo to może być sól z tamtych rejonów. No, tak to wygląda. A na pewno nie inwestujcie w jakieś tam udziały firm, które sprzedają sól morską. I na koniec ciekawostka z Estonii. Proszę Państwa, to co widzicie teraz na ekranie, to pani premier Estonii Kaja Kallas. Ta to ucinała kontakty i kontrakty z Rosją. Proszę Państwa, teraz Estonia ogłosiła, że zrywa z energią z Rosji. Okazuje się, że energia z Rosji zasilała wrogą Estonię. To jest niesamowite. W każdym razie, jak domyślam się, ten facio w okularach, który stoi za nią, to jest jej mąż. I proszę Państwa, afera jak diabli. My myślimy, że my jesteśmy rolowani, tak jako Polacy. Proszę Państwa, każdy naród, który ma do dyspozycji fachowców, którzy mają z Wall Street takie sztuczki do omamiania społeczeństwa, to nie ma żadnych szans. Nie ma żadnych szans. Jak się uparciuchy nie trafią i nie poprowadzą ludzi, to zrobią swoje. W każdym razie mąż estońskiej premier Kai Kallas, pan Arvo Halik, to ten, co zmyślił swoją historię o tym, że latał w dywizjonie 303, ogłosił zamiar, proszę Państwa, uważajcie, co ja mówię, mąż pani premier Kallas ogłosił zamiar sprzedaży wszystkich swoich udziałów w firmie Stark Logistics, chyba gdzieś to nawet po Polsce jeździły takie, i ustąpienia z zarządu firmy świadczącej usługi transportowe w Rosji. Proszę Państwa, taki jad, taką panikę, odcięli swoje firmy od zarabiania na Rosji, gnębią też społeczeństwo swoje, mniejszość rosyjską, a cały czas kleszcz siedział i zarabiał na Rosji. Ale to jakby nic, no to normalne, ludzie chcą zarabiać i jak są inteligentni, no to wiedzą, że promocje to tylko w Rosji są. Na rynku Wall Street to, proszę Państwa, wszystko przepłacimy, a promocje to są tylko tam. W każdym razie decyzja o kontynuowaniu działalności w Rosji była wielokrotnie oceniana w jego spółce, analizowali to, że i tak dalej. Pan Halik przeprosił za to, że no źle to jednak oceniali w jego spółce, gdzie on był w zarządzie. No i przeprosił też swoją żonę, że wyrządził wielkie szkody wizerunkowe pani premier Estonii, podkreślając, pan Halik podkreślił, że pani Kallas nie była tego świadoma. Proszę Państwa, premier kraju, który sam wprowadzał, pod nim są wszystkie służby, agencje, który śledził wpływy rosyjskie, ona nie wiedziała, nie miała zielonego pojęcia, że jej mąż ma firmę transportową w Rosji. To tyle na dziś. Zapraszam na jutro.